pierwszy półfinał w grupie B w kategorii średniej. Adrian Kaczyński reprezentujący Hetman Białystok, ten zawodnik w czerwonym narożniku. Krzyżuje rękawice z Michałem Kowalczykiem z Champion Wołomin. Na pewno należy do Michała Kowalczyka. Zastanawiam się momentami, na co czeka Adrian Kaczyński. Tak, zupełnie to początek walki. Teraz w końcu jakieś próby ataków, ale kompletnie niczego one nie przyniosły. Zdążył z rękawicą Kaczyński. No i całe szczęście, że zdążył. Świetna teraz kombinacja. Tak, bardzo ładna kombinacja. Lewy, prawy, lewy, podolne. Kończący wszystko. Dużo widzi. Michał dużo widzi, naprawdę. Powoli rozbija chyba Kowalczyk swojego przeciwnika. Ja wiem, że to jest dopiero pierwsza runda, ale... I jeszcze akcentuję tą ostatnią minutę. Tak, są ładne kombinacje. Ciosów na górę i na dół. Na szczęście zasłonił się teraz tym prawym łokciem. W końcu jakaś odpowiedź wszystkiego. I znów kończy Kowalczyk kombinację lewym po dole. Tak, praktycznie każdy akcję kończy w ten sposób. Koniec pierwszej rundy, całkowita dominacja Michała Kowalczyka z Champion Wołomin. Jeżeli tutaj nic się nie zmieni, to nie wydaje mi się, żeby Adrian Kaczyński dotrwał do końca walki. Tak, to jest przewaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także tej agresji w ringu. To ja widzę, że Adrian tłumaczy coś trenerowi, może jakaś kontuzja, o której nie wiemy. Tutaj nie widać. Na pewno widzimy, że pod jego lewym okiem jest już spora opuchlizna. No, ona pewnie będzie się pogarszała z rundy na rundę. Czy możliwości zakupu ciepłego posiłku na stanowisku cateringowym nie daleko wejścia głównego do tutejszego obiektu. Zapraszamy serdecznie, naprawdę bardzo. Ring wolny, drugie starcie. Runda druga. Kaczyński już zrobił pierwszy krok w tył, a Kowalczyk idzie do przodu. No teraz sytuacje się odmieniły, ale... No tak, przynajmniej Adrian tutaj coś próbuje, tak? Bo tego nie było w ogóle w pierwszej rundzie. No i przyjął mocno lewy siępowy na górę. Lewy ale prosty. Ładna kontra Kowalczyka. Bardzo ładnie Kowalczyk kontruje. W końcu jakąś inicjatywę przejawia Adrian Kaczyński. Ale te ciosy nie dochodzą w celu, za to z drugiej strony Michał trafia
przynajmniej połowę tego, co wyprowadza. I dobrze się go ogląda w akcji. Tak, tak. Czeka teraz Kowalczyk, ale on na pewno planuje jakąś akcję. Zrezygnował teraz na jakiś czas z lewych bitych na dół. Skupia się na obijaniu twarzy. Jednak ręcznik poleciał. No i chyba narożnika Adriana. Już widzieliśmy kilkadziesiąt sekund wcześniej, że Kaczyński nie chciał walczyć. Tak, tak. Podobnie powiedział z narożniku, a może po prostu został poinformowany. Tutaj prawdopodobnie nokautu by nie było, ale Kowalczyk zyskał taką przewagę, że Kaczyński po prostu mógłby zebrać za dużo ciosów. Tak. Całe szczęście, że tak się stało. My możemy teraz tylko spekulować, ale mi się wydaje, że Kaczyński odbył w narożniku rozmowy ze swoim trenerem i obydwaj doszli do wniosku. Tak byś mogło, tak. Tak, tak, tak. Należy ten ręcznik rzucić. Ładne zwycięstwo Kowalczyka. On znajdzie się w jutrzejszym finale grupy B w kategorii do 75 kg. Dobrze mi się go ogląda. Za chwilę poznamy jego przeciwnika.